ruszam na Korhal. Już czas. Czemu nam o tym mówisz, Kerrigan? Bo zapanuje chaos i zniszczenie. Mogą zginąć miliony. Valerianie, twój lud potrzebuje przywódcy. Masz rację, Kerrigan, ale jeśli mam nim być, muszę cię poprosić o jedno. Sprowadź swój rój na obrzeża miasta. To da nam czas na ewakuację. Na Korhalu stoczę najtrudniejszą bitwę w życiu. A ty chcesz mi ją jeszcze utrudnić? Tak. Źle cię oceniałam, Valerianie. Nie jesteś taki jak ojciec. Dam ci szansę. Dobrze ją wykorzystaj. W sumie, czy Kerrigan dałaby radę wysłać jednostki do centrum? Porozmawiajmy z Ishą. Królowo, rój zgromadził się nad Korhalem. Matki szczepów czekają na twój rozkaz. Każemy trzymać pozycję na orbicie. Niech nie zbliżają się do obrony planetarnej. Floty Dominium zbliżają się do naszych pozycji. Wojska Terran przybywają z całego sektora. Matko szczepów, Kilyso, posłuchaj. Niech twoje lewiatany ustawią blokadę. Zabij wszystko, co zbliży się do systemu. Nic nas nie powstrzyma. Korhal jest mój. Nigdy nie widziałam tylu Terran. Wykorzystują wszystko do obrony tego świata. Obrona orbitalna zabije miliony spośród nas, zanim jeszcze dotrzemy na powierzchnię. Terranie nie mają szans. Jest nas nieskończenie wiele. Jesteśmy rojem. Wyczuwam szeroki zakres częstotliwości emanujących z pałaców w Augustgradzie. Tak, też ją wyczuwam. Słyszę... W końcu się policzymy. Oszukał Jima, oszukał Kerrigan, a sam jest despotycznym władcą. Potrzebna mi broń do zniszczenia obrony orbitalnej Korhalu i to szybko. Można zmodyfikować sekwencję wirofaga. Skoncentrowana żółć wyrzucana jak pocisk. Zdążysz to zrobić na czas? Przetrwanie roju zależy od ewolucji, różnych wersji. Ufaj procesowi. Ufaj sekwencjom. Rój nie zawiedzie. Czy coś jeszcze? Nie. Ruszamy. Rój atakuje obronę orbitalną Korhalu. Jesteśmy gotowi do inwazji na powierzchnię. Królowo, lewiatany są na pozycjach. Wypuścić rój. Już na samym początku stracimy niezliczone ilości kapsuł desantowych. Zrzucamy ich miliony. Jeśli choć ułamek się przedostanie, to i tak wystarczy, żeby załatwić z powierzchni obronę orbitalną. Zaczynamy w takim razie oblężenie. Ostateczna bitwa. I od nas w sumie zależy, kto ją wygra. Także trzeba będzie się skupić i ruszać. Kolejny miotacz żółci przebił się przez orbitalną sieć obronną. Siły naziemne Dominium zabezpieczyły obszar. Nasze miotacze żółci nie przetrwają bez wsparcia. Zajmę się tym osobiście.
siły desantowe. Powinny skupić się w tym regionie. Powiadam mnie, kiedy uda się którejś przebić. Osłonie miotacza żółci. Dobrze. Także ja postaram się skupić, żeby tą walkę poprowadzić jak najsensowniej. Pierwszy miotacz żółci i jego eskorta wchodzą w atmosferę Korhalu. Pokaż mi, gdzie wylądują. Przybędzie w to miejsce, królowo. Twoja królowa. Do obronienia. Rój podbi... Teraz się zastanawiam, że od razu niech będzie Wespan. Mutujemy wól. Popełniłaś poważny błąd, lądując na mojej planecie, Kerrigan. Wyślę ciebie i twój rój z powrotem do piekła, z którego wypełzliście. Co tym razem? Odważnie. Nasz podbój trwa dalej. Przepchniemy od razu Kerrigan. Przy pomocy Kerrigan troszkę. Mam jeszcze tępiciele, prawda? Mów. Będę inwestował w jednostki naziemne. Raczej dość sporo. Miotacz żółci niedługo wyląduje. Przez chwilę będzie podatny na atak. Rój, to ja. No, to jest sporo udało się pokonać tym tępicielom. Świat należy do mnie. Czy sporo pokonać? Chodzi mi o dystans, które pokonały. Twoja królowa. Działa Drakken Dominium niszczą większość naszych miotaczy żółci na orbicie. To znaczy, że nie możemy pozwolić sobie na stratę tych, które się przebiły. A, tutaj... Widzę, że oddział się pojawił do obrony. Mały, prawda, ale... Ale oddział. Niech Zerglingi w takim razie się nim zajmą. Tak? Świat należy do mnie. A tu były... Aha, tu były minerały. A z kolejny miotacz żółci wyląduje. Nie znamy granic. Rój, to ja. Jakoś tutaj tak słabo to idzie. Powolna ta ekonomia, mało tego wszystkiego. Co tym razem? Spróbuję tutaj odblokować sobie drugi ten. Co masz zabić jutro? Drugie miejsce do założenia bazy. Adaptujemy się. Rój podbije wszystko. Pożegnaj się z życiem. Nie znamy granic. Czy RK to jest lekka biologiczno-mechaniczna. Także oba warianty się sprawdzają. Świat należy do mnie. Tak, nie zakończona. Praca zakończona. Aha, nie mam gniazda tępicieli, spoczko. Każdy ma swoją strategię, ale że na tępiciele da się tą grę zrobić, to nie wiedziałem. Kolejny miotacz żółci przebija się przez obronę Korhalu. Zemsta będzie moja. Adaptujemy się. Pożegnaj się z życiem. Rój podbije wszystko. Odważnie. Ich czołg ma zasięg. Do mnie. Te bramy prowadzą do stolicy Kerrigan. Zniszczcie je, a mój szczep będzie mógł wejść do Augustgradu. Dobry pomysł. Wyważę bramę, jeśli znajdę czas. Atakowane. Twoja królowa słucha. Bra. Trzeba by je zakorzenić w jakiś sposób. Nasze jednostki są atakowane. Masz zerglingi tu wysłać.
Dobra, i zerglingi jakoś sobie poradziły. Tu co jest? A, tu lewiatan sobie atakuje, słodko. Jaki on ma czas życia? 240. Uuu. Dobra, zabiłem Kerrigan. Spoko. Słabe obrażenia ma. Niż brama Augustgradu. Mniej jednostek, czy jak to będzie wyglądało? Słaby ten lewiatan jest, nie podoba mi się. Mam przyczynę, ma tę umiejętność zadawania 500 obrażeń, ale... O Jezu. Dobra, zerglingi szybko powiniemy. Do obrony. No i dadzą radę sobie. Bez większych problemów. Więc już mamy trzeci poziom ataki. Ataku. Trzeci poziom ataki. Nie, lewiatan jest beznadziejny, powiem wam szczerze. Spodziewałem się czegoś więcej. Jakichś ciekawszych umiejętności. Niby coś tam jakoś szybko atakuje, ale... Mech. Że tak powiem. Niech idzie, atakuje, nie, ale dupy nie urywa. Druga komora ewolucyjna. Miotacz żółci niedługo dotrze na powierzchnię Korhalu. Jedna brama, a tutaj druga. Nie, lewiatan sobie pomalutku radzi. Wypuścić krakena. Aha, dobra. Osiągnięcie z lewiatana zdobyte. Nasze jednostki są atakowane. Już czas. O, ultraliski sobie radzą nawet. Królowo, następny miotacz żółci ląduje na terytorium wroga. A te karakańce to skąd? Zniszczyć bazę Dominium i zabezpieczyć obszar lądowania. Synowie Korhalu, wyeliminujcie królową Ostrzy. Kolejna brama upadła. Zalejcie ich żałosne miasto! Tak? Rój podbije... Za ile mam tego, lewiatana? 10 sekund jeszcze. Rój, to ja. Adaptujemy się. Rój, to ja. Oj, zniszczyli mi jeden miotacz żółci? Nie. Czy tu się wykrzyknik pojawił? Dobra, nie wiem. Tak? Zbuduję iglicę, to może coś tu sensowniejszego wyjdzie z tej iglicy. Te dwie wylęgarnie. Powinien teraz zrobić sobie masę zerglingów. Mutacja zakończona. Nie znamy granic. Nasze jednostki są atakowane. Rój napotkał wroga. Dobra, ulepszmy. Lewiatan się bawi. Będzie cierpieć. Nasze jednostki są. W sumie niewiele już mi zostało do zrobienia. A jeszcze tutaj. Te zerglingi cały czas jakoś tak dziwnie dochodzą. Partiach. Rój, to ja. Co masz zabić jutro?
One teraz już mają dość kosmiczne obrażenia, nawet te małe. 24, no. Przeciwko budowlą oczywiście zwiększone, bo takie ulepszenie wybrałem. Zniszcz bramę Augustgradu. Zagaro, zabierz swój szczep do miasta. Ja zabezpieczę miotacze żółci. Przetransportowaliśmy szczep Zagary do miasta. Teraz nie wiem, czy on będzie mieli pod tym jakieś wsparcie. Tępiciele i proszę bardzo. Były tory, torów nie ma. Twoja królowa słucha. Co ja chciałem? Ulepszyć Karapax i zobaczmy, czy jak ulepszę, to czy coś dadzą te ulepszenia z iglicy. Wysyłam od razu robotnicę. Kerrigan, jak się zakopie, szybciej się regeneruje? Nie wiem. Raz. Tacze mamy. Więcej zerglingów. Następny miotacz żółci wyląduje na terytorium wroga. Za 3 minuty jeszcze dużo czasu. O, wespanu zaczyna brakować, widzę, że. Dobrze, lecimy tam. Tak, Rój podbije wszystko. Atakują twoją królową. Co tym razem? Tutaj baza, tu coś atakują mi. Na zerglingów trochę. No, ulepszone zerglingi jakoś sobie radzą nawet. Coś tu ciekawego? Nie no, baza wyczyszczona. Mała co prawda, ale wyczyszczona. Nie, tu już nic nie ma. Tu mogę jeszcze zobaczyć. A nie, tu też nic nie ma. Pusteczka. Nudnawa mapa, powiem wam troszkę, jak dla mnie. W mojej ocenie. Łatwo poszło. Coś tu będzie. Nocne wilki, otrzymaliście rozkazy. Wyeliminujcie zergi. No, jest baza jakaś. Już tej bazy nie ma. Wow, coś Anteira by się przydało. A, dobra, jest Lewiatan, zapomniałem. Twój dobry sąsiad. Już czas. No i tyle by było, panie Mengs, z twoich oddziałów. Przygotować się do jego obrony. Wiesz, Mengs nie ma skąd praktycznie oddziału wysyłać. Łatwizna. Kurczę, mały tępiciel, nie? A ile krzywdy zrobił? Te jednostki po prostu są imba, że tak powiem. Bo inaczej tego określić nie można. No to jest fala śmierci po prostu przetaczająca się. Zobaczcie. Jeszcze dlatego zostaje z rozszczepienia ich. No. Zemsta będzie moja. Powinniśmy przekształcić więcej jednostek do niszczenia jednostek latających. Po co, Isha? Po co? To Kerrigan jest od tego. Pozwoli ci niszczyć latające jednostki. Dziabąk. Co masz zabić jutro? Zabij dziś.
praktycznie w sumie wszystko wyeliminowane, tam jakieś pierdółki zostały. Jak się czujesz z tym, Mengs? Przeniosę część robotnic stąd na te pola minerałów. Kurczę, z przyzwyczajenia zerglingów narobiłem. No, ciul. 5, 4, 3, 2, 1, 0, kończymy. Halo, halo, Bęksk, dostajesz dupsko. Zniszcz bazę Dominium. Zniszczone. Chyba, że o to jeszcze chodzi. No. Szybko poszło. Przypadkiem zrobiłem drugie zadanie jeszcze. Zniszcz bramy August Radom misji Desant na normalnym poziomie trudności, zanim wyląduje trzeci miotacz żółci. Szybko poszło. Trochę smutne, że zepsułem grę, robiąc wszystko na tępiciele. I nie zobaczyliście żadnej sensownej strategii. Ostatnie plany, ostatnie przygotowania. Myślę, że zrobimy to jednym ciągiem. Już prawie koniec. To chyba nie będzie takie proste. Nie z Arcturusem. Jego myśli wyprzedzają twoje czyny. Zna twój następny krok jeszcze przed tobą. Ale byłaś częścią jego wielu planów. Czy jako wspólnik, czy ofiara. Na pewno poznałaś kilka jego sztuczek. Tak. Niedługo się przekonamy, czy byłam pilną uczennicą. Mogliśmy polec na wiele sposobów. Bałam się, że nie dotrzemy na powierzchnię. Ale udało się. Sprawiłaś, że jesteśmy potężni. Ale kiedy się zemścisz, czy nas zostawisz? Jestem jednością z Rojem, Isha. Jeśli przetrwamy tę walkę, czekają nas jeszcze większe bitwy. Wspólnie stawimy im czoła. Terranie o tobie nie wiedzą. Nie wiedzą w ogóle o pierwotnych zergach. Zbierzemy ich esencję. Zaskoczysz ich. Zawsze używali przeciwko nam naszej więzi psionicznej. Pierwotne zergi nie mają tej więzi. Pierwotne zergi jej nie potrzebują. Dokładnie. Śmiesznie by było, można było posterować dehaką i troszkę zamieszania wprowadzić. Nigdy nie widziałam tylu Terran. W pewnym sensie jest mi ich żal. Jak to? Mają swoje państwa i klany, ale w środku każdy z nich jest samotny. Chciałabym im pomóc, przyjąć ich esencję do roju, a potem zabić. Zagara, nie ma to jak master, name me master yourself. No. Jeszcze trochę i Mengska nie będzie. Już mnie też pieniądz zaczął. Odmiana Ultraliska gotowa do wzmocnienia. Na... Zobaczmy, mamy dwie do dyspozycji. Z tego co pamiętam, trupiarz, który rozpylał chmurę gazu, a drugi to powiedzmy, że niespodzianka.
placówka Dominium do badań nad ksenomorfami. Metis. Zerg w środku. Można złapać, można użyć. Mengsk wyraźnie nas tutaj nie chce, ale wykorzystamy jego okazy przeciw niemu. To Ultralisk. Bardzo by się przydał. Usłysz mnie, Ultralisku. Uwolnij się. Dotrzyj do drzwi. Zabij wszystkich na swojej drodze. Oddział czwarty. Co tam się dzieje? A, to jest ta słabsza wersja Ultraliska, która nie posiada tych lepszych ostrzy. Podstawowy przez nas nieulepszony. Substancje, duża moc, wiązanie z sekwencjami ultralisków. Odmiana truciciel wywołuje trującą eksplozję. Rani. A to truciciel. Nie pisałem się na to. Natychmiast odzyskać kontrolę nad placówką! A co, umieraj. No. Zatrzymajcie, inaczej imperator zażąda waszych głów. I tak zginiecie to, co wy chcecie. Pali! Co wy wyprawiacie? Strzelajcie! A tam coś była, jakaś klateczka czy jakiś dynksior. Puk, puk! Placówka badawcza uszkodzona. Okazy wolne. Przechodzę do następnego pola walki. Tego się nie spodziewaliście. Obrzeża Augustgradu. Koszary. Centrum zaopatrzeniowe. Trzeba zniszczyć placówkę. W środku eksperymentalna broń jądrowa. Co masz, na co masz pomysł? Oddziały Dominium. Naprzód, zabezpieczcie przejście. Co jeszcze do dyspozycji będę miał? Zbliżają się ultraliski. Odpalić głowicę, w tej chwili. Sir, jest jeszcze w fazie eksperymentalnej, nie wiemy co się stanie. Macie odpalić głowicę w tej chwili! Oho. No i co? Stało się nic. Analizuję. Pierdnęło. Składnik radioaktywny skaził ultraliska. Wykorzystaj to. Integruje z uśpioną ścieżką ewolucji. Odmiana ultralisków. Torask. Odnawia martwą tkankę. Ożywia stworzenie. Zombie ultraliski. Kontynuuję atak. Zniszczyć te potwory raz na zawsze. Co ty, Meng, spróbujesz? To nie tak łatwo. Pozbyć się ultralisków. Szybko się odradza. Tak nie powinno być! To nie fair! Coś tu jeszcze jest? Nie. Dodatkowe ultraliski gotowe. Wysyłam. Mój wóz! Dopiero spłaciłem kredyt! Akurat samochód był. Tu też jakiś budynek. Ale pewnie... No zobaczmy, bo tu są budynki, które można poniszczyć na przykład, nie? Widzieliście, samochodem, nie? I kredytem. Ale to jest zwykły budyneczek akurat. Zniszczenie tych wszystkich budynków coś nam da? Tak ciekawość mnie wzięła.
Próbujmy. A, tu masa tego jest. Akurat z tym kredytem to mnie rozbawiło. Już też w którejś części się pojawił i tak samo było, taki sam był tekst. To, że kto inny miał ten samochód. Że tak powiem, oddziały wielorazowego użytku. Nie powiedzcie mi, że to nie jest lepsze od tej trującej odmiany, no. Placówka zniszczona. Produkcja broni eksperymentalnej uniemożliwiona. Muszę przygotować sekwencję ultraliska. Wracam do jamy ewolucyjnej. Sekwencje gotowe do integracji. Czeka na decyzję. Oczywiście wersja nieśmiertelna, że tak powiem. Ewolucja zakończona. A trupiarz to był Karakan, już mi się przypomniało, bo cały czas po głowie mi chodziło. Jaki trupiarz? Wróć. No, wtedy na nic nie muszę zmieniać. A u Kerrigan taką umiejętność zmienię na komory desantowe. Fajniejsze są. Uwielbiam je wykorzystywać. W następnym odcinku czyżbyśmy ruszyli po Mengska? Nie, jeszcze nie. Inwazja na Augustgrad rozpocznie się na twój rozkaz. Zaczynamy w następnym odcinku, czy lecimy teraz? Lecimy jeszcze teraz. Finałowa bitwa będzie w innym materiale. Kerrigan, patrz do czego doprowadziłaś. Tysiące martwych w imię twojej zemsty. Ich krew jest na twoich rękach, Arcturusie. To wszystko twoje dzieło. To prawda, dokonałem wielkich i okropnych czynów. I dokonałbym znowu, żeby ochronić ludzkość przed takimi potworami jak ty. Używasz słów jak broni, Arcturusie. Słowa cię nie uratują. Ależ mam też inną broń. Chciałem się tylko pożegnać, Kerrigan. Nasza odległa szczepy, Kiron. Te broń rozstawiłem niszczyciel psioniczny. Wykorzystuję naszą więź psioniczną i rozległa na zastrzep od środka. Boję zabiję każdego zaraba, który nie wróci. Zrozumiałam. Posłuchajcie mnie wszyscy. Dominium niedługo przeprowadzi atak. Czyżbyśmy sterowali Dehaką? Tutaj już się kończy moja pamięć, jeżeli chodzi o misję. Nie pamiętam. Pamiętam do momentu niszczenia tych bram, a tutaj już nie. Nie wiem, robiłem to pewnie jak zamurowany. Aha, zarówno jak Kerrigan, jak i Dehakę. Mlask. Przymknę okno, wiecie. Łącza zasilające zwiększają zasięg niszczyciela psionicznego. Wyeliminuj je, żeby tymczasowo wyłączyć pole. To pole nie zagrała. Rozamknij to łącze na strzępy. Kiedy pole zniknie, pokieruję rojem i zniszczę linie obronne wroga. Więc czas działać. Co DHK ma? Może sobie leczyć? I w sumie tyle. Czym jest ten stwór? No cześć, Mengs. Nad nami ukrywa.
możliwe. A jednak możliwe. Najpierw maruderów, bo oni spowalniają. No spokojnie, DHK daje radę. Coś z muzyką się psuje. Tragicznie. Pole niszczyciela zostało wyłączone. Przygotować skupisko uli do walki. Niszczyciel włącza zasilanie awaryjne. Jego pole niedługo znów się aktywuje. Informuj mnie o postępach, Isha. Na razie zajmę się niszczeniem Dominium. Czyli tu sterujemy na przemian? Boże, mam jakieś takie przeczucie. Czy przeczucie? Jakbyś tak mi się załączył taki tryb. Tutaj bym akurat ekonomią się zajął najpierw. Bo potem niż tymi. Mainami można szybko to przejść. Komory desantowe dopiero za 300 sekund. Okej, ale w komorach są pierwotne zergi, także... Powinno pójść, że tak powiem. Już czas. Robotnic chciałem dorobić. A nie zerglingów. Przypadkiem, no nie pykło, nie? Kerrigan sobie bije, a sobie bije. To i niech to rusza i bije. Atakują twoją królową. Adaptujemy się. Nasz podbój trwa. Mów. Twoja królowa słucha. Potrzebujemy więcej minerałów. Atakowane. Menksk będzie cierpieć. Rój, to ja. Czyli on jest wyłączony jeszcze przez 5 minut? Odważnie. Pożegnaj się z życiem. Tutaj założę z chęcią drugą bazę. Rój, to ja. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Świat należy do mnie. Nasz podbój trwa dalej. B i tu haczerka, druga. Co tym razem? Że tak powiem, o zerglingi się wyposażyć. Adaptujemy się. B. E. Rój B. Napotkał wroga. E. Mów. Twoja królowa słucha. Tak? Odważnie. Świat należy do mnie. Zemsta będzie moja. Pożegnaj się z życiem. Niech od razu pójdą te larwy. Znaczy te, boże, robotnice. Co jest z tymi larwami dzisiaj? Mam jakieś takie przekręcanie. Zamiast robotnic robię zerglingi. Nie znamy granic. Szybko idzie. Rozumiem, że mam pchać dalej. Adaptujemy się. Pożegnaj się z życiem. Świat należy do mnie. Nasz podbój trwa dalej. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Rój podbije wszystko. Odważnie. O, mamy, dobra, mamy pierwotne zergi. One tutaj tą miazgę robią. Nasz podbój trwa dalej. Zobaczcie. No, nie no, obraże nie mają jakichś potężnych, ale... Desant dużej liczby zergów, nie?
co masz zabić? Wykryto skok energii. Pole niszczące wkrótce się aktywuje. B i B. Ctrl F2. Coś tam mi zostało z tych jednostek. Zemsta będzie moja. Nasze jednostki są atakowane. No jakbym się kurczę postarał bardziej. Wszystkie oddziały z powrotem do ula. Żadnych oddziałów poza ulem nie mam. Dobra, tam te pierwotne zergi niech idą, bo i tak z nich zostanie już. Raz, dwa, trzy, kontrol jeden i Z. I znowu się tarcza ładuje. Po dzisiejszym dniu ty i twój rój nie będziecie już zagrażać ludzkości. Hako, pole wróciło. Wycofałam rój do ula. Teraz twoja kolej. Moje stado jest gotowe. Zniszczyć kolejne łącze. Wszystko się zmieni. Ta machina cuchnie ogniem i śmiercią. Muszę przyciągnąć ją do siebie. A, w międzyczasie mogę sterować sobie moimi bazami. Daremny trud. Mam czas, to tak. Nie. V. P i V. W ten sposób. I wracamy już do dehaki. Musimy dostać się aż tam. Ciekawe, czy to działa na pierwotne zergi z kapsuł Kerrigan. Druga rzecz, która mnie zastanawia. Mi zdaje, czy jeżeli im wyższy poziom, to... O! Dobra, nie musiałem sterować. Wyłączyliśmy pole. Uderzajcie! MC, a tamto nie wiem dlaczego. Odważnie. Może lecimy bez tam, bez jakiegoś wbijania bawełny, szybko pójdzie. Z taką armią. Adaptujemy się. Rój podbije wszystko. Świat należy do mnie. Nie znamy granic. Rój to ja. Pożegnaj się z życiem. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Nasz podbój trwa dalej. Odważnie. Już czas. Co się dzieje? Dlaczego Kringan ci się przewijają teksty? Tak. Udało nam się. Unieszkodliwiliśmy niszczyciel psioniczny. No i co, Arcturusie? Jajco! Zniszcz 20 budowli wroga, zanim drugi raz aktywuje się pełni niszczyciela. Ciekawe, czy za pierwszym razem by się dało zrobić. Powinno być osiągnięcie za pierwszym podejściem, bo dało się zrobić na normalnym poziomie trudności. To już będzie finałowa walka? Tak.
Także ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć i czołem.